Siemanko, jesteśmy w Ticino i chcę wam opowiedzieć o butach firmy Unparalleled. Firmy, z którą współpracuję od ponad pół roku i jestem w stanie powiedzieć teraz coś więcej o kilku modelach, które mam. A mam fajne modele, bo mam taki podstawowy, ale najbardziej wypasiony, najbardziej popularny flagship. To ma Narasaki Pro. Na tym wyjeździe dostałem też Leopardy, mięciutkie buciki, o których coś więcej powiem, i Uprise Pro. Oba przyjechały tutaj już prosto do domku, do Szwajcarii, kurierem, i to było fajne. A jeszcze mamy mock-upy. No i co? Zaczniemy sobie może od flagshipa, bo myślę, że najwięcej osób byłoby zainteresowanych tym modelem, ponieważ jest fajny w skałki i na panelu, przez to, że tutaj podeszwa jest jakby rozdzielona na dwie części, bardzo fajnie się gnie, bardzo fajnie się staje na paczkach, na tarciowych stopniach, a mimo tego jest agresywny przód, fajny tutaj fajna guma do podhaczki. Wygląda bajrancko, fajna pięta. Ogólnie z tego co zauważyłem, sporo modeli Unparallela jest dosyć mocno podcięta to napięcie, co utrudnia założenie, ale jak but jest dobrze dopasowany do waszej stopy, to pięta siedzi jak zła. Dosyć ostro testowałem te koluszka do zakładania, bo nie trafiłem do końca z rozmiarem, teraz będę brał pół większe, więc rozbijanie tych butów było trochę ciężkie dla mnie, co spowodowało, że trochę nadszarpałem ten dzynks, ale dzięki temu wiem, że jest mocno, że jest solidnie i naprawdę mocno zamontowany, co jest czasami wkurzające w innych modelach, że się rwie w sumie bez powodu. Jedziemy dalej. Kolejny wypasiony model to Tomoa Narasaki Pro. A jeszcze a propos, w tym modelu flagship na Pucharach Świata startuje Amagasa, startuje Tomoa Narasaki i wielu, wielu innych mocnych wspinaczy też, tych co współpracują z tą firmą. Taka ciekawostka. Dobra, jedziemy dalej. Tomoa Narasaki Pro. Już sama nazwa jest zarąbista. Wygląd i tak naprawdę bucik jest dosyć mimo wszystko podobny do flagshipa, ale główna różnica jest taka, że nie ma tutaj jakby przerwy, jeśli chodzi o podeszwę, co powoduje, że jest sztywniejszy i lepszy w skałki. To już mogę powiedzieć z czystym sumieniem i na podstawie własnego doświadczenia, bo wcześniej tak jakby słyszałem to od jakichś ludzi, którzy się w tych butach wspinają. A teraz, zresztą wczoraj nawet na Primitivo poczułem różnicę, kiedy sobie zmieniłem na ten bucik. Super stoją. Dla mnie bardzo fajne, wygodne, dobra podhaczka, design. Fajny model. Dobra, może coś szybko o mock-upach. O, właśnie, nawet się prawie pomyliłem. Ponieważ jest to taki model, który jest odzwierciedleniem mokasynów, które kiedyś były bardzo popularne, prosty, nie asymetryczny, wygodny, bardzo fajny do rozgrzewki, jak się trochę rozbije, fajny piaskowiec też. One ogólnie wszystkie te buty na początku się wydają bardzo sztywne, lecz też bardzo szybko się rozbijają. I więc nie ma co się przerażać na początku, że chodaki. Może to kwestia gumy. Nie wiem, swoją drogą guma podobno jest bardzo fajna w tych butach. Ja chyba aż takim nie jestem specjalistą od tego, żeby się wypowiadać, ale no nie narzekam na gumę w tych butach. No właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ogólnie firma Unparalleled jest w pewnym sensie kontynuacją
tego co ekipa zaczęła robić z 510 dawno temu, wtedy kiedy 510 były najbardziej popularne, kiedy był ten model Velcro, właśnie mokasyn, lace up i tak dalej. Oni projektowali te buty, wymiksowali się z 510 i teraz robią to. Także to nie jest tak, że byle kto się wziął za robienie tych bucików. Dobra, przejdźmy do chyba mojego najbardziej ulubionego modelu, chociaż najmniej się w nim wspinałem. Leopard 2. Mięciusi, cienka guma. Zobaczcie, jak się gnie. Moim zdaniem porównywalny tubek do Fury Air nawet. Od początku macie ekstra czucie. Ja ogólnie lubię się w takich butach wspinać. Dopiero odkrywam, po co twardsze buty w skałach. Jednak mimo wszystko zawsze sobie ceniłem, że czuję stopień, ale teraz trochę się orientuję, że kurde, lepiej dociskać dobrze czubkiem i stać i pracować ładnie na też na malutkich stopieńkach. Plusem tego bucika jest to, że czubek jest bardzo miękki, delikatny, macie czucie, ale pięta jest sztywniejsza i pięta fajnie siedzi, tak? To trochę dla mnie w Furiach R był minusik, że pięta też była zrobiona z niczego i jej nie było. Także tu może być fajnie. Już w jednym Leopardzie zrobiłem Primitivo, tam gdzie była podhaczka. Bardzo fajnie też. Ta guma do podhaczek też jest miękka, więc też wydaje mi się, że jest miększa niż Narasaki Pro, więc też fajnie można na tarciowych podkaczkach pracować. No i ostatni model, o którym chcę powiedzieć, chociaż najmniej się w nim wspinałem jeszcze, to jest Uprise Pro. Bardzo sztywny. Strasznie sztywny. Z bardzo fajnym tutaj ogumowaniem na palce. Myślę, że super trwały. On ogólnie jest między innymi stworzony po to, żeby wspinać się w rysach, ale wiem, że ta podhaczka czasami jest lepsza niż w jakimkolwiek innym modelu i wierzę, że jak się trochę rozbiją, to będą super bucikiem do takiego wspinania na co dzień po łatwiejszych rzeczach. Są wygodne, nie są asymetryczne, no i przede wszystkim jak dla mnie strasznie fajnie wyglądają. Okej. Okay. Dobra, obgadałem wszystkie te buciki. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się dystrybutor w Polsce i będzie można je kupić, bo naprawdę warto. I jakby ktoś chciał coś więcej się dowiedzieć, piszcie do mnie śmiało. My sobie tu siedzimy jeszcze w bawonie kilka dni, także może coś jeszcze padnie. To chyba tyle. Elo, siema, pozdro.